Okay, witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo szybko pojawi się odcinek na moim kanale, bo bardzo dużo wydarzyło nam się na Bitcoinie, tak? W poprzednim filmie wczoraj, czyli 20 marca, dzisiaj mamy 21 marca, film miał nazwę Kolejne spadki przez dywergenty, tak? Na H4 na Bitcoinie pojawiła się dywergencja z interwału H4. Na ETH na interwale H2 się pojawiła dywergencja. To była informacja przy 42 200 na naszej grupie N-Team, do której serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to napiszcie do mnie na Instagramie bądź Facebooku, a ja powiem Wam, co zrobić, żeby dołączyć do naszej grupy. Przy 42 200 była informacja, że można zamykać pozycje na longi, ponieważ pierwsze potwierdzenie na spadki, a zatem tak się stało, tak? Tutaj wyznaczyłem Wam strefę na wzrosty 40 tysięcy, okolice 40 500, box zielony. Strefę spadkową również wyznaczyłem dla Was i spójrzcie, jak to się ma po tej informacji. Byliśmy w tym momencie 41 700, widzimy spadek do wyznaczonej strefy. Tutaj po drodze bardzo ładny retest, wsparcie, które wyznaczyłem, odbicie i widzimy kolejną nogę spadkową. Zajęcie pozycji na wzrosty na naszej grupie 44 800, to było drugie uśrednienie, gdzie zostało złapane idealnie. W tym momencie mieliśmy 1 do 1, czyli inwestując przykładowo 100 dolarów, macie 100 dolarów zysku. I krótko mówiąc, wyszliśmy z tej strefy zakupowej. Tak, tutaj widzimy wyjście, retest tego wsparcia i tej manipulacji, tak, i widzimy aktualnie jakieś tam odbicie. Aktualnie znajdujemy się również w kanale spadkowym, który wyznaczyłem Wam tymi żółtymi kropkami i zobaczymy, co się wydarzy. Na razie, jak dla mnie, powinny być wzrosty. Dopiero wybicie tego niższego dołka będzie oznaczać dla mnie negację wzrostów z tego kanału, przepraszam, z tej strefy zakupowej, tak? I kolejną strefą zakupową dla mnie jest 39 500 oraz 38 800, tak? To jest dla mnie strefa duża zakupowa. Na razie jestem w longu, mam jeszcze tam część pozycji otwartą i to jest pozycja, gdybyśmy poszli dalej trendem wzrostowym. Trzeba brać z zysku to, co nam rynek daje. Nie wolno być chciwym, 1 do 1, bardzo ładny zysk. Można sobie dzień zrobić i tą dnióweczkę, tak? Co do strefy spadkowej, no to weźmy sobie na interwał H12. Dalej jest to strefa, która trzyma nas spadkowo. Ta strefa jest bardzo mocną strefą. I z interwału H12 widzę tutaj potwierdzenie na spadki. I być może złapiemy te 41 700 i zobaczymy właśnie ten trend spadkowy. Czyli musiałoby wyglądać to tak. Wyjście z tego kanału spadkowego, takie fejkowe, dałoby to informację traderom, że raczej pójdziemy w górę, ale kolejna H12 by była spadkowa, tak? Także zmyłka traderów, wycięcie stop lossów, tych na wzrosty i widzimy trend spadkowy. Prawdopodobnie zagram z tej strefy pozycję na spadki jeszcze po filmie, przeanalizuję sobie to na spokojnie, czy będę rozgrywał tą pozycję, ale ta strefa i tak czy siak jest strefą na spadki, bo mamy tutaj opory cenowe, a jak sami wiecie, opór lubi zatrzymać tą cenę i cena zostanie odbita, tak? Także tak to wygląda na Bitcoinie. Strefa wzrostowa dalej trzyma nas na wzrosty. Tutaj widzimy drugie odbicie. Również mieliśmy dywergencję na interwale H1, tak? Tutaj na interwale H1 już Wam pokażę. Była kolejna dywergencja. Pamiętajcie, że dywergencja występuje na MACD, tak? Także tutaj mamy dywergencję, bardzo ładnie to zareagowało. Widzimy trend wzrostowy. No i jak widać, Bitcoin odbija. Zobaczymy, jak daleko, czy wyjdziemy z tego kanału i zajmiemy pozycję na spadki. Ok, tak to wygląda sytuacja na Bitcoinie. Co do sytuacji na Ethereum, no to wyznaczyłem Wam również strefę na spadki, czyli ten opór 2960. Widzimy właśnie przebicie tej linii trendu wzrostowego, tak? Zamknięcie się korpusem poniżej, czyli tej zielonej linii. I zajęcie pozycji na wzrosty. Prywatnie nie rozgrywałem tej pozycji, bo nie gram dwóch, trzech pozycji na raz, tylko jedna mi wystarcza. 2-3% 5% zależy.
od tego, czy jestem pewny tej pozycji, czyż nie. Także zajęcie bardzo ładnej pozycji, wejście w ten zielony box, tak, i widzimy tutaj trend wzrostowy oraz kolejny, kurczę, kolejny retest i pójście trendem wzrostowym, tak. Tutaj trochę myszka mi szwankuje, bo nie jestem na miejscu, w którym powinienem być, ale tak to już bywa, trzeba nagrać film specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Ok, czyli wyjście z tego zielonego boksa, bardzo ładny retest dwa razy oraz znajdujemy się w strefie na spadki, tak? Jeżeli powędrujemy do tej strefy dużej spadkowej, tak, którą sobie tutaj przyciągniemy, ok, żeby to było widoczne dla Was, wejdźmy sobie na interwał H4, ok, i widzimy tutaj tą strefę zakupową dużą. Jeżeli ta strefa zostałaby wybita, a prawdopodobnie zostanie, no to zobaczymy tą strefę 31100, 32000, tak? Można grać z tym spadki, pozycje na spadki, ale już musicie sami zdecydować. Duża strefa zakupowa na ETH to jest 2570, ale na razie nie będę wam tutaj mówił, że będę tutaj teraz zajmował pozycję, bo to jest bardzo daleko do tej strefy, ale jest ta strefa zakupowa na wzrost, tak, ewentualnie ze stop lossem pod tym knotem i można rozgrywać pozycje na longi w przyszłości, tak. Także widzimy na ETH odbicie z trendu, przepraszam, ze strefy zakupowej, na razie jesteśmy w strefie spadkowej, zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy. Także to w sumie chyba by było na tyle, także zostawcie łapkę w górę, komentarz i lajka, pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, także za to bardzo dziękuję. Jak widzicie, analizy na tym kanale są w 100% skuteczności na Bitcoinie, od deski do deski gramy, także bardzo ładnie to wygląda. Informuję Was o tym na bieżąco, robię filmy codziennie, jeżeli coś się dzieje na Bitcoinie, jeżeli nic się nie dzieje, no to bez sensu po prostu ten film nagrywać, bo to jak się nic nie dzieje, to nie mam Wam nic do przekazania. Standardowo zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Jak sami wiecie, pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, na czym bardzo mi zależy. Zapraszam do grupy N-Team oraz pamiętajcie, że wszystko, co tutaj widzicie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie. Także widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, że zarządzajcie swoim portfelem mądrze. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!